graniastosłupie prawidłowym czworokątnym o podstawach ABCD i A1, B1, C1, D1, jak na rysunku, krawędź boczna jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. To teraz sobie oznaczmy. Krawędź podstawy AA, krawędź boczna 3A, 3A i tutaj też 3A, tutaj też 3A. W takim razie tutaj A i tutaj A. Pamiętajmy, prawidłowy czworokątny, graniastosłup czy ostrosłup, to oznacza, że w podstawie jest kwadrat. Idziemy dalej. Z wierzchołka B poprowadzono odcinek BE, którego koniec E jest środkiem krawędzi A1, D1. Długość BE jest równa 4 pierwiastki z 41. Oblicz objętość graniastosłupa i wyznacz sinus kąta nachylenia odcinka BE do płaszczyzny podstawy graniastosłupa. Czyli zobaczmy, z wierzchołka B, z tego miejsca poprowadzono odcinek BE, którego koniec E jest środkiem krawędzi A1, D1. A1, D1 jest tutaj, tu jest środek tej krawędzi. Prowadzimy sobie taki odcinek. Długość odcinka BE jest równa 4 pierwiastkom z 41. I to jest dla nas kluczowa informacja. Teraz poprowadźmy z tego punktu E wysokość pionowo w dół. Tutaj na środek i nazwijmy sobie ten punkt jakiś na przykład K albo F, może być F, było E, teraz będzie F i tutaj sobie rysujemy odcinek FB. Zobaczmy, że trójkąt FBE jest trójkątem prostokątnym i teraz tak, wiemy, że ten odcinek jest równy 3A. Brakuje nam tego odcinka z B do F. Tego miejsca tutaj F poprawimy. Jak znaleźć ten odcinek? Z Pitagorasa. Tutaj zaznaczamy kąt prosty. AB jest długości małe a, a odcinek AF jest długości 1/2a, bo to jest połowa krawędzi podstawy. No to sobie narysujmy taki trójkąt prostokątny. Tutaj jest A, tutaj jest F, tutaj jest B, tutaj mamy A, tutaj mamy 1/2a. A tutaj mamy jakiś odcinek, który chcemy teraz znaleźć, niech to będzie na chwilę x. 1/2a do kwadratu, dodać a do kwadratu daje nam x do kwadratu. Czyli a kwadrat plus 1/4a kwadrat to jest 5/4 a kwadrat daje nam x kwadrat. Pierwiastkujemy stronami, x to jest pierwiastek z 5 przez 2a. Nasz x to jest pierwiastek z 5 przez 2a, wprowadźmy go tutaj. Czyli pierwiastek z 5 przez 2a. Teraz zobaczmy, wyciągniemy sobie trójkąt EFB. Tu niech będzie E, tu niech będzie F, tu niech będzie B, tutaj będzie kąt prosty. Tu mamy wysokość 3A, tutaj mamy pierwiastek z 5/2A, a te mamy 4 pierwiastki z 41. Teraz 3A do kwadratu, dodać pierwiastek z 5/2A, do kwadratu daje nam 4 pierwiastki z 41 do kwadratu, czyli 9a kwadrat dodać 5/4 a kwadrat daje nam 16 razy 41. 9a kwadrat dodać 5/4 a kwadrat to jest 10 1/4 a kwadrat to jest 16 razy 41, czyli 656. Dzielimy sobie teraz stronami przez 10 1/4, czyli mamy 656 podzielić przez 10,25, to jest 64. Nasze a kwadrat to jest 64, czyli nasze a równa się 8 lub minus 8, ale minus 8 wykreślamy, czyli nasze a to 8. Teraz tak, zobacz, mieliśmy znaleźć objętość graniastosłupa i wyznaczyć sinus kąta nachylenia. Zacznijmy od objętości. Objętość to jest pole podstawy razy wysokość. U nas w podstawie mamy kwadrat, czyli mamy a kwadrat razy h, czyli razy 3a, czyli mamy 3a do trzeciej. Za a wstawiamy sobie 8, czyli będzie 3 razy 8 do potęgi trzeciej, czyli to się równa 3 razy 8 do potęgi trzeciej, to jest 512, czyli będzie 1536 jednostek sześciennych objętość. To jest jakby pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi, szukamy sinusa kąta nachylenia odcinka BE do płaszczyzny podstawy graniastosłupa, czyli do odcinka BF.
czyli szukamy sinusa tego kąta. Sinus kąta alfa to jest stosunek tego, co leży naprzeciwko kąta, czyli 3a, do przeciwprostokątnej, czyli do 4 pierwiastków z 41, czyli do tego odcinka. Teraz 3a u nas jest znane, bo a to 8, czyli mamy 3 razy 8, 24 przez 4 pierwiastki z 41. 24 z 4 się skraca, wstawiamy 6. Mamy 6 przez pierwiastek z 41. Usuwamy sobie niewymierność z mianownika. Czyli mamy 6 pierwiastków z 41 przez 41. I to jest druga część odpowiedzi, czyli odpowiedź znajduje się tutaj. Objętość to jest 1536 jednostek sześciennych, a sinus kąta nachylenia to jest 6 pierwiastków z 41 przez 41.